Zgubiłam się, ale mamy to, kochani. Zostały mi 2 przystanki metrem i będę na lotnisku. Kochani, jestem w domu. W końcu jestem w domu. Jest wtorek wieczór. Od wczoraj byłam w podróży. Opóźnienie było dramatyczne. Na szczęście moja przyjaciółka jeszcze była na jedną noc w Warszawie, więc mogłam nie przenocować. Jestem happy. Będziemy otwierać kalendarz adwentowy i życie jest piękne. Życie jest piękne. Święta bez kalendarza adwentowego to nie święta. Sorry. Szkoda, że jest późno. Mogę zjeść 19 czekoladek, but who cares? Moja mama jest najsłodsza na świecie, naprawdę, że kupiła mi to. Shit, man. Ale co? Lot był dramatyczny, powiem szczerze. 4 godziny opóźnienia. Później jeszcze trzymali nas w samolocie pół godziny. Masakra. Nie spałam ani trochę. Szykowałam sobie mniej więcej notatki do filmu. I zrobiłam sobie maseczkę i chillowałam. Wracając, chciałam powiedzieć to, że dzisiaj muszę nagrać filmik o Erasmusie, o aplikacji, o ogólnych wrażeniach, o takim update'cie aktualnym, cenowo itp. itd. Więc dzisiaj już nie będę za bardzo nagrywać nic do vloga. Gdzie jest dwójka? Kochani, idziemy do fryzjera. Jestem wkurzona bardzo. Jest zaraz 14, tak? Tak. Musiałam od nowa nagrać ten film o Erasmusie, bo nie wiem, miałam jakiś problem z plikami. W dodatku on wyszedł bardzo długi. Zagrałam od nowa. Mam nadzieję, że on wyszedł. Nie wiem. Musiałam zacząć go edytować. Jestem zła, bo straciłam dobre 3 godziny. Ale dobra. Idziemy do fryzjera. Mam nadzieję, że tam mi się uda po prostu trochę poedytować i tyle. Tak? Boże, jakieś stęskniłam. Dobra, excuse me, ja nie mogę używać telefonu. Stęskniłam się bardzo za prowadzeniem auta, więc jestem happy. Kurczę, nie wiem. Dzień jest za krótki. Dzień jest za krótki, a jeszcze wstałam tak późno, bo byłam taka zmęczona, a poszłam spać przed 3. Trzeba się przestawić z tego trybu hiszpańskiego, naprawdę, bo nie dam rady. Nie dam rady. Mam dzisiaj cały dzień na vlogowanie. I to pokażę moją morning routine. Jest godzina 5:30, zrobiłam już jogę, pilates, medytację. Żartuję. Jest godzina 10:30. Wstałam 9:20 i posprzątałam dom. I miałam się teraz ogarnąć, wziąć prysznic, zrobić moją morning skincare, ale jestem głodna. Ogólnie zmieniając temat i jakby coś to jest woda, więc nieważne, ale zmieniając temat, wracam jutro do Madrytu. Ale spoko, to są 3 ostatnie tygodnie. Musimy zdać sesję i tyle. The second layer is your relationship with other people. And the highest level is your relationship with yourself. All you gotta do is get your body working better and it always works. About this movie, I'm hesitant and I stop it because behind perfection.
wracamy do Madrytu. Do tego vloga dołączy moja przyjaciółka, ponieważ zrobiła mi niespodziankę i leci ze mną tym samym samolotem, więc ja już jestem na dworcu i czekam na nią. Będziemy jechać teraz do Warszawy i z Warszawy na lotnisko. Chyba jedziemy na Warszawę Gdańską, tak mi się wydaje. Więc stamtąd na lotnisko i tak. Także nowy rok w Madrycie. I bardzo się w sumie cieszę z tego powodu. W sensie chciałam bardzo zostać z rodzicami, chciałam zostać z najbliższymi osobami, ale jak jeszcze moja przyjaciółka zrobiła mi niespodziankę i kupiła ten sam lot, to po prostu I'm happy. Także tak. Kochani, dzisiaj w planie, co mamy w planie? Zwiedzanie, kawka, hot girl shit. Say hi to vlog. Hi! Street.